W dzisiejszym filmie zobaczymy sprzeczne informacje o ataku na jednostkę desantową ukraińskiego HUR. Eksplozja gazu w chińskiej kopalni węgla. Zginęło 11 górników. Uderzyli na Krym. Rosyjski bastion zniszczony. Zniszczono także S-400. Katastrofa samolotu z wagnerowcami. Jewgenij Prigorzyn był na liście pasażerów. W Grecji znaleziono 18 zwęglonych ciał. Nikt nie zgłosił zaginięcia. Trwa mobilizacja duchów. Niewidoczni dla systemu migranci oddają życie za obcy kraj. Zapraszam do oglądania. Sprzeczne informacje o ataku na jednostkę desantową ukraińskiego HUR. Rosjanie twierdzą, że we wtorek zniszczyli dwie ukraińskie łodzie na Morzu Czarnym. Załoga jednej z nich miała próbować dokonać desantu na Wyspę Węży. Druga łódź została zniszczona przez samolot należący do floty czarnomorskiej. Rosyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało materiał filmowy, który ma potwierdzać te informacje. Podano, że jednostka Willard Sea Force dostarczona przeciwnikowi przez rząd amerykański została wykryta 40 km na wschód od Wyspy Węży. Na pokładzie miała znajdować się grupa Głównego Zarządu Wywiadu Ukrainy. Według strony rosyjskiej została uderzona pociskiem kierowanym KH-31 z samolotu Su-30 Lotnictwa Morskiego Floty Czarnomorskiej. Marynarka wojenna Ukrainy zaprzeczyła tym doniesieniom. Podano, że takie zdarzenie nie miało miejsca. W marynarce wojennej Ukrainy nie było takiego incydentu. Nie ma strat wśród personelu. W związku z tym nie mamy w tej sprawie nic do komentowania, przekazały służby prasowe marynarki, odmawiając szerszego komentarza. Ukraina odzyskała kontrolę nad Wyspą Węży w zeszłym roku, po tym jak w połowie lipca Rosjanie zrzucili na nią bombę burzącą. Eksplozja gazu w chińskiej kopalni węgla. Zginęło 11 górników. Do zdarzenia doszło w poniedziałek w prowincji Shanxi. Pod ziemią przebywało w tym czasie 90 osób. Dwie osoby zmarły pomimo reanimacji, a 9 uwięzionych pod ziemią zostało znalezionych bez oznak życia, podała rządowa telewizja. Z miejsca zdarzenia ewakuowano ponad 70 osób, co najmniej 10 wymagało hospitalizacji. Kopalnia, w której wybuchł gaz, została założona w 2009 roku. Działalność rozpoczęła dopiero 11 lat później. Chińskie kopalnie, szczególnie kopalnie węgla, należą do najniebezpieczniejszych na świecie. Z danych agencji rządowej wynika, że w ciągu jednego roku liczba wypadków niemal podwoiła się, osiągając liczbę 168 w 2022 roku. Po tym jak rząd w Pekinie wezwał do zwiększenia wydobycia węgla, poziom śmiertelności stał się najwyższy od 6 lat i wyniósł 245 osób. Skala problemu może być jednak większa, ponieważ niektóre wypadki nie są zgłaszane. W kopalni żelaza w tej samej prowincji od 2007 roku nie zgłoszono 40 zdarzeń, w których zginęły co najmniej 43 osoby, a rodzinom ofiar płacono za nieinformowanie władz. Uderzyli na Krym. Upadł rosyjski bastion. Zniszczone także S-400. 23 sierpnia mieszkańców okupowanego Krymu zaniepokoiła seria wybuchów. Z dostępnych informacji wiadomo, że doszło aż do 7 eksplozji. Wywiad Ministerstwa Obrony Ukrainy potwierdził, że w wyniku eksplozji na Krymie całkowitemu zniszczeniu uległa cenna dla Rosjan instalacja mechanizmu rakiet przeciwlotniczych dalekiego i średniego zasięgu S-400 Triumf. To rosyjski system rakietowy czwartej generacji typu ziemia-powietrze, stanowiący wersję rozwojową systemu S-300. S-400 ma jednak znacznie większe możliwości. Według źródeł rosyjskich może jednocześnie namierzać i naprowadzać rakiety na 6 celów znajdujących się w odległości nawet 400 km. Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę takich kompleksów w arsenale wroga, jest to bolesny cios w system obrony powietrznej okupantów, który będzie miał poważny wpływ na dalsze wydarzenia na okupowanym Krymie, przekazała Główna Dyrekcja Wywiadu MON. Podczas wybuchu ucierpiała zarówno instalacja, zestaw rakiet oraz ich stacjonujący na miejscu personel. Burmistrz Mariupola Petro Andriuszczenko powiadomił, że ukraińskie działa trafiły także w przybrzeżny kompleks rakiet przeciwokrętowych Bastion, a także stacje radarowe. Bastion jest wyposażony w ponaddźwiękowe przeciwokrętowe pociski manewrujące P-800 Onyx o zasięgu 300 km. Do ataku doszło w pobliżu wsi Oleniwka na przylądku Tarchankut.
Rosja wykorzystuje go jako jeden z 13 punktów rozmieszczenia poszczególnych jednostek wojsk radiotechnicznych, a także jako platformę startową dla oddziałów przeciwlotniczych i rakiet przybrzeżnych. Znajdują się tam m.in. stanowiska wyposażone w rakiety przeciwokrętowe Onyx kompleksu Bastion i systemy obrony powietrznej Panzer S-1. Powiązany z rosyjskim wojskiem kanał Rybar podaje, że siły zbrojne Ukrainy przez kilka tygodni aktywnie monitorowały obiekty wojskowe na przylądku Tarhankut. Według niego podczas środowego ataku siły ukraińskie użyły dronów, które spowodowały ostrzał obrony powietrznej, a następnie wystrzeliły z morza 3 pociski przeciwokrętowe Neptun lub Harpun. Eksperci wojenni skłaniają się ku użyciu pocisków przeciwokrętowych kompleksu rakietowego systemu obrony wybrzeża RK-360MC Neptun. Te same rakiety użyto m.in. wobec krążownika rakietowego Moskwa. W środę w centrum Kijowa rozpoczął się trzeci szczyt Platformy Krymskiej. O przyszłości anektowanego półwyspu i kwestiach bezpieczeństwa na Morzu Czarnym dyskutują przedstawiciele ponad 60 krajów. Dziś, 2 lata później, spojrzenie na krymską platformę jest zupełnie inne. Nic dziwnego. Linia frontu przebiega kilkadziesiąt kilometrów od granic półwyspu, a znajdujące się na jego terytorium bazy wojskowe, mosty i magazyny paliw regularnie pojawiają się w doniesieniach prasowych jako cele ukraińskiej armii, która powoli, ale nieubłaganie zbliża się do Krymu. Ocenił korespondent BBC Światosław Chomenko. Dla Moskwy udział państw w Platformie Krym jest naruszeniem integralności terytorialnej Rosji, co wyraźnie podkreśla rzeczniczka rosyjskiego MSZ Maria Zacharowa. Katastrofa samolotu z wagnerowcami. Jewgenij Prigorzyn był na liście pasażerów. Jewgenij Prigorzyn, twórca najemniczej grupy Wagnera, mógł zginąć w katastrofie lotniczej, do której doszło w środę. Samolot wojskowy rozbił się nieopodal wsi Kurzenkino w rosyjskim obwodzie twerskim 300 km od Moskwy, poinformowała agencja TASS. Biznesowym odrzutowcem mieli lecieć najemnicy z grupy Wagnera. Wszczęto śledztwo w sprawie katastrofy samolotu Embraer, do której doszło dziś wieczorem w obwodzie twerskim. Na liście pasażerów znajdowało się imię i nazwisko Jewgenija Prigorzyna, podała agencja, cytując komunikat Rosawiacji, odpowiednika Polskiego Urzędu Lotnictwa Cywilnego. Dodano, że na pokładzie znajdowało się 10 osób, w tym 3 członków załogi. Według wstępnych informacji wszystkie osoby na pokładzie zginęły, czytamy w oświadczeniu. Jedną z wersji, którą biorą pod uwagę śledczy, jest atak terrorystyczny na pokładzie. Z kolei kanał Grey Zone, zbliżony do grupy Wagnera, podał, że samolot został zestrzelony przez ogień obrony powietrznej w dzielnicy Bologowo. Kanały związane z PMC Wagner, cytowane przez Moscow Times, informują, że na pokładzie mógł znajdować się również zastępca i prawa ręka Prigorzyna, Dmitrij Utkin, pseudonim Wagner. Drugi samolot Prigorzyna, Embraer ERJ-135BJ Legacy 650 o numerze RA-02748, leciał za rozbitym samolotem, ale ostatecznie zawrócił i teraz wyląduje w Moskwie, poinformował kanał Ateo Breaking. Niezależny portal Meduza podał, że przywódca Wagnerowców był dziś w Moskwie, gdzie spotkał się z przedstawicielami władz obwodu moskiewskiego. Według anonimowego źródła chodziło o dostawę żywności do szkół przed rozpoczęciem roku szkolnego. Jak jednak zaznaczają rosyjskie media, nie ma oficjalnych informacji na temat tego, kto w rzeczywistości znajdował się na pokładzie samolotu. W poniedziałek pojawiło się nagranie z Prigorzynem, który twierdził, że znajduje się w Afryce i walczy o sprawiedliwość i pokój afrykańskich narodów. Rozbity odrzutowiec biznesowy leciał z Moskwy do Sankt Petersburga. W Grecji znaleziono 18 zwęglonych ciał. Nikt nie zgłosił zaginięcia. Na ofiary trwających od kilku dni pożarów w północnej części kraju natknięto się na oddalonym obszarze wsi Avantas. Biorąc pod uwagę to, że nie zgłoszono żadnych zniknięć lub zaginięć w okolicy, badana jest możliwość, że ofiarami byli ludzie, którzy przekroczyli granicę kraju nielegalnie, poinformowała we wtorek grecka straż pożarna. Obszar Evros, na którym leży Avantas, stanowi popularną drogę migracji z Turcji do Grecji. Służby przekazały we wtorek, że walka z żywiołem trwa na 9 obszarach. Trudna sytuacja panuje w pobliżu portowego miasta Aleksandropolis w obszarze Evros. W poniedziałek wieczorem zarządzono ewakuację tamtejszego szpitala. Straż Przybrzeżna przekazała, że 65 pacjentów, w tym noworodki, zostało przeniesionych na prom znajdujący się w porcie. Na wyspie Eubea ewakuowano mieszkańców miejscowości na Artaki, gdzie ogień zniszczył fermy drobiu i hodowlę świń.
Unia Europejska wysłała do Grecji 2 samoloty gaśnicze z Cypru oraz strażaków z Rumunii w ramach unijnego mechanizmu ochrony ludności. W ocenie meteorologów upalne i suche warunki pogodowe, które zwiększają ryzyko pożarów, będą trwały w Grecji do końca tygodnia. Trwa mobilizacja duchów. Niewidoczni dla systemu migranci oddają życie za obcy kraj. Rozpoczęta we wrześniu ubiegłego roku i do tej pory formalnie niezakończona mobilizacja do sił zbrojnych ujawniła chaos w aparacie administracyjnym i zaniepokojenie wśród obywateli. Uświadomiła ona wielu Rosjanom, że ich kraj prowadzi realną wojnę, która wymaga od nich bezpośredniego zaangażowania. Decyzja władz przyniosła widoczną reakcję ludności w postaci fali emigracji młodych mężczyzn, której pełną skalę trudno oszacować. Wśród rezerwistów widoczna była nadprezentacja przedstawicieli republik narodowych, np. Czeczenii, Dagestanu czy Buriacji. W dużej mierze wynikało to z sytuacji demograficznej i ekonomicznej tych regionów. Od lat odnotowują one wysoki przyrost naturalny, a bieda sprawia, że służba wojskowa staje się dla mieszkańców szansą na poprawę poziomu życia. Z analizy ISW wynika, że ponad 15 milionów Rosjan, czyli ponad 10% ludności, żyje poniżej progu ubóstwa, a kolejne 15 milionów na jego granicy. Zgodnie z deklaracją ministra obrony Siergieja Szojgu planowano powołać 300 tysięcy rezerwistów. Dalsze kompletowanie oddziałów miało się odbywać jedynie spośród ochotników. Jako że prezydent nie zdecydował się formalnie zakończyć mobilizacji, nasiliły się głosy, że proces został tylko wyhamowany i w pierwszych miesiącach 2023 roku nastąpi jej kolejna fala. W grudniu Szojgu poinformował o planach zwiększenia armii o kolejne 150 tysięcy osób, co w ciągu najbliższych lat miało dać 1,5 miliona żołnierzy. Od kwietnia Centrum Narodowego Sprzeciwu utworzone przez ukraińskie siły operacji specjalnych sygnalizuje, że Kreml wymyślił nową metodę na uzupełnienie szeregów swoich sił zbrojnych, która przy okazji ma obniżyć poziom napięcia w społeczeństwie. Według źródła zaczęto wywierać nacisk na migrantów z krajów Azji Centralnej, czyli głównie Kazachstanu, Uzbekistanu, Kirgistanu i Tadżykistanu, i żądać od nich udziału w wojnie. Pojawiły się informacje, że migranci, którzy otrzymują rosyjski paszport, za chwilę dostaną wezwanie do armii, a w przypadku odmowy mają być pozbawieni obywatelstwa. Tym, którzy nie mają dokumentu, obiecuje się przyznanie go po wstąpieniu do armii, a w razie odmowy straszy deportacją. Media nazwały ten proces mobilizacją duchów, czyli mężczyzn niewidocznych dla rosyjskiej opinii publicznej, a często także dla rosyjskiego systemu administracyjnego. Proceder ma dotyczyć głównie muzułmańskich migrantów z Bliskiego Wschodu i innych etnicznych Rosjan. Nagranie zrobione w Moskwie ma pokazywać migrantów zapędzonych do policyjnych furgonetek i autobusów. Mężczyźni mieli trafić do centralnego punktu zbiórki, skąd są wysłani na krótkie szkolenie, a następnie na front. Według różnych szacunków, od momentu jej zgłoszenia z kraju wyjechało od 300 tysięcy do nawet 700 tysięcy Rosjan. Przy czym najwięcej osób opuściło kraj w pierwszych dniach od jej ogłoszenia z obawy przed zamknięciem granic. Na największy ośrodek emigracyjny wyrósł Kazachstan, później Gruzja, Armenia i Azerbejdżan. Do skrajnych aktów sprzeciwu wobec specjalnej operacji wojskowej i mobilizacji dochodzi od pierwszych dni wojny. To głównie podpalenia komisji wojskowych i budynków administracyjnych. W opinii analityków pogorszenie nastrojów społecznych trwa jednak długo i nie objawia się masowymi i długotrwałymi protestami. Obywatele, podporządkowując się decyzjom Kremla, adaptują się do nowej sytuacji, próbując wyciągnąć z niej ewentualne korzyści albo koncentrując się na uniknięciu wcielenia do wojska przez łapówkę, ukrywanie się lub emigrację. Dziękuję za oglądanie. Będziemy przedstawiać Wam tutaj aktualne wiadomości w skrócie. Jeśli chcecie być na bieżąco i pomóc nam rozwijać ten kanał, ponownie zachęcam do subskrypcji i komentowania. Do zobaczenia!